Cześć, witaj na moim dzienniku vlogu ponownie. Ach, ja jestem sobie na Ostrowie przy Zielonym Mostku. Chciałem się z wami podzielić moją sytuacją, w której jestem kilka dni przed, tydzień przed rekolekcjami, na które wyjadę 2 tygodnie. Będą trwały, a przedtem do tego czasu muszę po prostu znaleźć mieszkanie. I miesiąc już szukałem. Powiem wam, że to wcale nie jest jakieś takie może proste, bo właśnie znaleźć mieszkanie z takimi porządnymi ludźmi, nie mówię od razu wierzącymi, ale po prostu takimi porządnymi, tam, żeby tak fajnie się mieszkało razem, nie jest jakoś tak dobrze, nie jest tak łatwo, ale chodzi o to, że mam zaufać Maryi. Takie dostałem światło, takie dostałem słowo, żeby nie szukać na siłę, nie martwić się na zapas, po prostu dać znać wszystkim tam znajomym. A w notatniku Ruchu Światło Życie taką wskazówkę dostałem, takie pytanie tak naprawdę. Czy chcę, żeby moi najbliżsi przyjaciele mieli podobny stosunek do Pana Boga, mieli podobną relację z Nim, podobne jakąś tam więź. Więc do tych wszystkich osób też wysłałem wiadomość, szukam i oddałem wszystko Jezusowi. Ty się tym zajmij. Po wielu jakichś tam nieudanych próbach już Pan Bóg też nie mógł chyba ścierpieć. Mówi: Łukasz, zostaw to, ja się tym zajmę. Oczywiście też nie wtedy, kiedy ja chcę, tylko kiedy On, i On wie, kiedy to najlepiej będzie znalezienie tego mieszkania i tych ludzi. No i co? I też chciałbym Wam przekazać też taką wiadomość, że pokrzepić, że nie bójcie się na zapas, nie martwcie się, zwłaszcza teraz w tej sytuacji epidemii, pandemii, bo nie ma naprawdę czego. Pan ma wszystko w swoich rękach, jestem tym przekonany. I wszystkie troski, jakie macie, zrzućcie na Niego w takiej szczerej modlitwie. Panie Jezu, oddaję Ci właśnie tę sprawę, w której może sobie nie radzę, może jest mi ciężko, może zostałem sam, może próbowałem tyle razy i się nie udaje. Albo pomóż mi po prostu, pokaż mi, co mogę zrobić, żeby jakoś mieć współpracę z Tobą, żeby być też, nie rozłożyć rąk i nie być leniem. Okej. Okay. No chyba tyle. Pozdrawiam Was z tego miejsca. I co? Idę na mszę właśnie. Może taką wspólnotową, po której będziemy trochę gadać, rozmawiać, jak tam wakacje. Do zobaczenia.